Welcome to the next stage of the Judy. Projekt zarządu. Paragraf 1. Decyzja do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do WPF oraz WPI zadania inwestycyjnego pod nazwą opracowanie projektu zagospodarowania oraz realizacja skweru Konika Zwierzynieckiego. Ja bardzo przepraszam Państwa, proszę mojego radnego, żeby na moment wyszedł sobie na ten telefon. Będzie góra. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, nazwa skweru Konika Zwierzynieckiego została nadana przez Radę Miasta. Zastanawialiśmy się, jak to rozpocząć. Trzymaliśmy w rezerwie cały czas pieniążki na realizację. No, w związku z tym, co się dzieje dzisiaj w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, czyli całej reformy tej jednostki miejskiej, zmian, przedłużały nam się wszystkie uzgodnienia. No i to jest uzgodnienie zrobione bardzo szybko i tak bardzo ogólnie. Są te kwoty na 2014 w wysokości 30 tysięcy, proszę się sztywno nie trzymać, bo ja mam nadzieję, że to będzie mniej. Natomiast żeby nam to weszło w ogóle do realizacji, żeby projekt ruszył, bo nie chcemy, żeby były jakieś zastrzeżenia na tym etapie. W momencie, jak będzie zrobiony projekt, od razu podejmiemy uchwałę korygującą tą uchwałę, żeby to już była kwota. Bo my na dobrą sprawę nie wiemy jeszcze, co w tym projekcie będzie i co chcemy realizować. Jak Państwo widzicie, 5550 zł, 150 kredytówka wyszła, dlatego że została taka kredytówka na rezerwie. Dajemy na opracowanie dokumentacji na ten rok i dokończenie ewentualnej dokumentacji, a być może będzie cała skończona, trudno to teraz określić, oraz realizacja zadania w 2014 roku. To tyle. Są jakieś pytania? Uwaga, proszę bardzo. Jeszcze uzupełniająco zgłosił się ostatnio do dzielnicy przedstawiciel inwestora, który będzie miał decyzję wydanie przez Wydział Przeszkodowania Środowiska klauzulę nasadzeń zastępczych dla wycięcia drzewa i będziemy chcieli wskazać między innymi ten teren do nasadzeń ewentualnie zastępczych, jeżeli byłaby taka konieczność. Także to w 100% inwestor będzie finansował i przez 3 lata potem taki inwestor, który takie nasadzenia wykona, ma obowiązek pielęgnacji i podlewania, ale przed zrobieniem projektu nie wolno niczego sadzić. Nie, ja mówię tylko o to, że decyzja dopiero będzie wydana jesienią albo wiosną przyszłego roku, z tego na przykład 2014 roku na stacji. To zgłosił wcześniej taką opowieść, czy my jesteśmy na czy ktoś zasugerowali, że to z mała jasna tego pytam, co tu nie zasugerowaliśmy, bo to jest za wcześnie, dlatego że musi być zrobiony projekt rad. I ewentualnie nie zasugerujemy dłonią projektanta i wtedy będzie spotkanie z projektantem, zanim wykona projekt. To jest przed nami dopiero. Właśnie mam takie pytanie chciałem. W jakiej mierze my możemy was spytać o ten projekt? No my będziemy na pewno go opiniować. To jest pewne. Ale ja bym chciał, żeby o tym rozmawiali, żeby już na etapie Przykładowo pani, która była przedstawicielem projektanta Obrutana i Głowy, przychodziła na spotkania Komisji Ochrony Środowiska i pewne rzeczy tak zgłaszać na bieżące. Myślę, że też będzie taka sytuacja ze strony. Na pewno możemy wystąpić z projektem, raczej zostanie ona wyszukana, myślę, na takie spotkanie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jeszcze tylko taka drobna uwaga. W wieloletniej prognozie finansowej w paragrafie pierwszym dała się mała literka P przy prognozy, więc będzie zmieniona dużo. To poprawka redaktorska. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.